Maska ochronna to jedno z podstawowych narzędzi pracy i ochrony strażaka. Wałbrzyska Komenda Państwowej Straży Pożarnej otrzymała 33 nowe maski od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Strażacy podczas akcji często są zmuszeni pracować w warunkach, w których nie da się normalnie oddychać. Jedyną możliwość prowadzenia działań ratunkowych w takich miejscach daje odpowiednia aparatura tlenowa, której ważnym elementem jest sprawna maska. Jest to podstawowy sprzęt, który nam pozwala wejść praktycznie do każdego pomieszczenia. Dzisiaj, jeżeli mamy zgłoszenie podejrzenia występowania tlenku węgla, widzimy zadymienie. Podstawowym sprzętem, który strażak zawsze ubiera, jest właśnie maska ochrony dróg oddechowych. Oczywiście ta maska musi być z aparatem, czyli z butlą, w której jest powietrze. I to stanowi jakby całkowite odizolowanie ratownika od tej atmosfery zanieczyszczonej. Maski, podobnie jak każdy sprzęt ratowniczy, wymagają rocznych przeglądów i ewentualnej konserwacji. Modele, których dotychczas używała Wałbrzyska Straż Pożarna, są właśnie wycofywane z eksploatacji i producent nie dostarcza już do nich części zamiennych. To główny powód, dla którego strażacy musieli od razu zakupić ponad 30 masek. Ten sprzęt właśnie ochron osobistych, czyli i maski, ale również ubrania specjalne, są takim sprzętem, który też dość szybko się zużywa w akcjach. Wystarczy jedna większa akcja i dochodzi do uszkodzeń kilku ubrań. Jedno ubranie specjalne kosztuje około 3000. Hełm kosztuje około 1000 zł, buty specjalne też około 1000. Także to są drogie niestety elementy wyposażenia. Nie ukrywam, może się zdarzyć, że wystarczają na kilka lat, ale też może się zdarzyć, że jedna, dwie akcje i też są na tyle poważnie uszkodzone mechanicznie, że naprawa jest niemożliwa. No i wtedy musimy to zakupić. Koszt zakupu tych masek to ponad 18,5 tysiąca złotych. Fundusze przekazało Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Na bieżąco realizujemy i zdajemy sobie sprawę, jakie wielkie potrzeby mają służby, chociażby takie jak Straż Pożarna. Współpraca pomiędzy Komendantem Straży Pożarnej a Radą Powiatu oraz Zarządem Powiatu myślę, że jest wymierna. Działamy i partycypujemy w kosztach bezpieczeństwa. W tamtym roku, tak jak podkreśliłem dzisiaj na konferencji, zwrócili się strażacy o zakup radioprzemiennika. Oczywiście odpowiedzieliśmy, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest komunikacja łącznościowa. Współpracujemy też z OSP. Chociaż jednym z przykładów było w Boguszowie, dofinansowaliśmy fizycznie zakup tego wozu bojowego, ten wóz bojowy, tego Mercedesa. Przekazując maski, starosta życzył komendantowi, aby sprzęt musiał być możliwie jak najrzadziej używany.